Proszę panów, 25-lecie firmy Madwood. Za chwilę rozpocznie się uroczysta gala. Proszę powiedzieć, co to będzie za wydarzenie i jakie będą atrakcje na gali. 25 lat to piękny wiek. 8 dużych oddziałów handlowych. Silne Trójmiasto, Kujawsko-Pomorskie, Łódź. I chcemy tą piękną rocznicę obchodzić w takim dobrym nastroju. Atrakcji sporo, będą Żuki z Saszką, będzie Teatr Chorzycy Toruński z kabaretem takim budowlanym, będzie Teatr Ognia, ale tak naprawdę największą atrakcją będą założyciele Bogdan i Elżbieta Pietras, którzy przez te 25 lat zbudowali ogromną firmę. No właśnie, proszę pana, 25 lat. Jak by pan ocenił ten okres, jeżeli chodzi o Madwood? Ocenił, jak widać, tylko pozytywnie. Okres wyzwań, okres pewnych projektów, a najważniejsza rzecz to okres budowania zespołu. Ludzi, których udało się zainteresować kierunkiem rozwoju i to oni są dzisiaj główną motoryką tej firmy i nadzieją na przyszłość. Z okazji 25-lecia działalności firmy Madwood spółka z o.o. składamy całej kadrze zarządzającej oraz wszystkim pracownikom firmy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji tak wyjątkowego jubileuszu. Życzymy Państwu kolejnych lat pełnych sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju, satysfakcji zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata działalności Waszej firmy zaowocują dalszymi sukcesami, czego Państwu życzymy. Składam w imieniu wszystkich członków Klubu Integracji Europejskiej. Prezes również ode mnie, Barbara Jończyk. Proszę pana, co by pan chciał życzyć z okazji 25-lecia firmy Madwood? A ponieważ jesteśmy na uroczystej gali właśnie jubileuszowej, dlatego u pana pytam o to. Cóż, ja bym chciał życzyć dalszych sukcesów, a przede wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia. A co pan sądzi w ogóle o firmie Madwood? Jaka to jest firma Madwood? Czy ona się wyróżnia na polskim rynku? Przede wszystkim bardzo wyraźnie zaznaczony profil rodzinny, bardzo wyraźnie profil właścicielski. Z bardzo ekspresyjnym i operatywnym prezesem, ale to wszystko uważam dzięki właścicielom.
chciałbym życzyć człowiekowi, który swoim całym życiem pokazuje, że ta firma, którą on prowadzi, to jest jego takie dziecko. A osoba, która podchodzi do firmy rodzinnie, a tak jest Jacek Kutkowski, to jest osoba, która na dzisiejszy czas jest takim wzorem do naśladowania. Cóż mógłbym życzyć? Życzyć mógłbym dużo, ale najważniejsze to, żeby nigdy nie zniknęła u niego ta charyzma, żeby to, co robi, żeby cieszył się z tym, co robi, i to wtedy będzie wszystko ok. Jacek jest laureatem Nagrody Wokulskiego. Jest to nagroda, gdzie 14 osób w Polsce taką nagrodę tylko otrzymało. Jest to nagroda, która mówi o tym, że on jest takim Wokulskim, takim człowiekiem bez skazy, człowiekiem, gdzie wszyscy z niego powinni brać przykład. Firmę poznałem troszeczkę wcześniej, będąc przewodniczącym Sejmiku Województwa, i doskonale znam realia, w jakich powstawała, w jakich funkcjonuje i jak wspiera przede wszystkim tych wszystkich, którzy są w potrzebie. I za te otwarte serce przede wszystkim należą się szczere podziękowania, bo mało jest takich firm, które działając w tej przestrzeni biznesowej, mają również tą odpowiedzialność społeczną za biznes. Życzę, żeby trwała kolejne pokolenia. Wiem, że właściciele mają wspaniałych wnuków. Niech przejmują tą schedę, niech ją rozwijają firmę i nie zapomną nigdy o tych podstawowych wartościach, z których ta firma wyrosła. Przede wszystkim, co byśmy życzyli w MacBoot? Dalszej współpracy, bo Jacek jest znany z tego, że on bardzo dużo po prostu ma duże takie zadanie, po prostu tak, serce. Potrafi właśnie społecznie działać na rzecz społeczeństwa naszego regionu, a zarazem i na terenie chyba całej Polski. No przede wszystkim znamy z Jacka z tej strony, że współpraca z nim jest bardzo dobrze. My jako związki zawodowe, jak budowlani, który mamy, jest też swój okres 130-lecia. Jacek po prostu z nami zawsze utrzymuje bardzo dobre kontakty. 5 lat temu żeśmy obchodzili 125-lecie. Fundacja, żeśmy fundowali sztandar na 125-lecie. I w ten czas wszystkie firmy, tak jak MacBoot, zrzeszeni w izbie budowlanej, sponsorowali cały ten sztandar, który był bardzo drogi. I z tego powodu utrzymujemy po prostu z firmami tu w województwie bydgoskim bardzo dobre kontakty. Chciałbym u pana zapytać, co pan sądzi o firmie MacBoot? Jaka to jest firma? Czy ona wyróżni się na tle innych polskich firm ogólnie w Polsce? Jest to firma, która zajmuje się zaopatrzeniem w budownictwo, w materiały, w kruszywa, wiele innych jeszcze rzeczy, gdzie życzymy tej firmie wielkiego portfela zamówień. Czego jeszcze więcej życzyć? No właśnie, żeby jak najlepiej się wiodło i kolejnych jubileuszy tej firmie życzymy.
chciałbym życzyć jeszcze wielu takich lat wspólnych działań naszych, bo jednak w tej firmie jestem prawie 20 lat. Bardzo miło to wspominam, same nasze początki i te lata, które spędziliśmy razem, otwierając wszystkie oddziały, oczywiście otwierając nowy oddział w Starym Toruniu, którym jestem dyrektorem. A nie mogę nie zapytać właśnie, jaka jest firma Madbo? Czym ona wyróżni się na polskim rynku? Jesteśmy firmą, która jest, stawia w zasadzie o klienta jako jednostkę indywidualną. Z każdym klientem podchodzimy do negocjacji indywidualnie i każdego traktujemy zupełnie inaczej. Czyli tak można powiedzieć rodzinnie. Dlatego przez tyle lat byliśmy w stanie utrzymać z tymi wykonawcami, tak samo z dostawcami, takie relacje, aby można było to ciągnąć w zasadzie przez tyle lat, tak jak jesteśmy teraz, bo jesteśmy z tymi klientami od kilkunastu lat. Jeżeli chodzi o nagrodę, którą tutaj trzymasz w ręce, co to jest za nagroda, za co i czy spodziewałeś się otrzymania właśnie tego wyróżnienia, tej nagrody? Tak, spodziewałem się. A za co? Za wkład w działalność tej firmy, w to, co ja włożyłem też, staram się to robić każdego dnia. Czy były okresy słabsze, były okresy lepsze. Ja cały czas utożsamiam się z firmą na każdym kroku. No, myślę, że to też właściciele doceniają, dlatego jest to, co tutaj mamy. Jesteśmy na uroczystej gali 25-lecia istnienia firmy Madbo. Nie mogę Cię nie zapytać, z racji tego, że jesteś córką właścicieli i twórców tak naprawdę tej marki, tej firmy w tym przypadku. Jak się czujesz się? Bo jednak to Twoi rodzice założyli tak ogromne przedsiębiorstwo w Polsce. Jak się czuję? No, jestem bardzo dumna z tego, że rodzice założyli 25 lat temu to przedsiębiorstwo i tak prężnie się rozwinęło. Zatrudniamy wspaniałą kadrę, która jest naszym, że tak powiem, paliwem tutaj do tego rozwoju. Dzięki nim możemy się rozwijać. Mamy wielu wspaniałych partnerów handlowych, organizacje, które nas wspierają, także no, uważam, że z tymi ludźmi naprawdę można wiele zdziałać. Nie mogę Cię nie zapytać, bo zapewne za ileś tam lat przejmiesz tą pałeczkę po swoich rodzicach i powiedz, czy pociągniesz ten ciężar, bo jednak nie ma co ukrywać, jesteście gigantem budowlanym w Polsce. No, mam nadzieję, że moje dotychczasowe 22-letnie doświadczenie pracy w firmie i tak naprawdę przechodzenie każdego stopnia od początku i kwestia magazynu, i kwestia kasy i powoli pięcie się. Wszystko się zgadza. Powoli pięcie się po tych szczebelkach, to jednak jest jakiś. To nie jest to, że dostaje się coś. Dlatego, że jest się kimś, tak? Że jest się córką rodziców, którzy zbudowali firmę. Tylko to jest takie pięcie się powoli po szczebelkach tej drabiny i mam nadzieję, że sprostam temu ciężkiemu zadaniu, które spoczywa na moich barkach. I ostatnie pytanie. Co można byłoby Wam życzyć z okazji właśnie jubileuszu 25 lat istnienia firmy Madbo? Czego można nam życzyć? Przyjaznych ludzi, bo z ludźmi można wszystko, z ludźmi można budować tą firmę, rozwijać i myślę, że to jest podstawa.
you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah.